Witam Państwa po meczu Gwarek Tarnowskiej Góry LKS Goczałkowice. Wynik 1-0 po bramce Michała Rakowieckiego. Ja witam trenerów Olivera Kornera i Łukasza Ganowicza i poproszę o wypowiedzi. Witam Państwa wszystkich tutaj zgromadzonych. No niestety trzecia porażka z rzędu w naszym wykonaniu. Bardzo trudny mecz. W drugiej połowie niestety straciliśmy bramkę. Była to jedyna bramka w tym spotkaniu, no i niestety przegrywamy. Tak jak mówiłem, trzecia porażka z rzędu. No musimy jak najszybciej wrócić na te zwycięskie tory, ponieważ w tej rundzie bardzo dobrze zaczęliśmy. Mieliśmy 3 zwycięstwa, 3 remisy, no ale niestety w ostatnich tygodniach nam nie idzie. Za tydzień kolejna walka o 3 punkty, no bo chcemy zostać w tej lidze, a wiemy, że sytuacja w drugiej lidze wygląda dość niekorzystnie dla tej naszej trzeciej ligi, trzeciej grupy. No także zakasamy rękawy, ciężko pracujemy w następnym tygodniu, no i chcemy zdobyć 3 punkty na własnym boisku. Chyba tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Wiedzieliśmy, że dzisiaj przyjeżdża do nas drużyna, która ma bardzo wysoką kulturę i parowanie piłką i grę w piłkę. Po analizie meczy Goczałkowic mieliśmy naprawdę dużo obawy i duży szacunek. Myśleliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz i taki mecz był. I myślę, że przy remisie to był taki, nieskromnie powiem, remis ze skazaniem na nas, a udało się wystrzelić bramkę zwycięską i tak chyba ten mecz wyglądał, że kto strzeli bramkę, będzie się cieszył z pełnej puli i dzisiaj się to udało i to jest najlepsza rzecz, jaką zawodnicy zrobili w tygodniu, bo było widać chęć takiej rehabilitacji za fatalny, raczej może nie za fatalny, po prostu nie wyszedł na mecz tydzień wcześniej i dostaliśmy dość srogą lekcję i porażkę. I dzisiaj to było najlepsze, co mogliśmy zrobić w najlepszym momencie, jeśli chodzi o rundę całą. I zawodnicy zareagowali, dobrze pracowali w tygodniu i było taką złość, że chcą dzisiaj po prostu wygrać. I dziękuję, gratuluję. Chyba tylko tyle. I mam nadzieję, że cały tydzień pozbieramy się, bo też mamy swoje problemy i do Gorzowa pojedziemy najmocniejszym autokarem i przywieźć bardzo ważne znowu 3 punkty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja dodam jeszcze, że sponsorem dzisiejszego meczu była firma Selto Group i zapraszam Państwa po kolejnym meczu.